Cześć, witajcie w kolejnym gniocie. Dzisiaj będzie plany, bo opowiem wam plany na końcówkę 2023 roku i 2024, co planuję zrobić, jakieś może nowe nabytki planuję mieć w tym albo jeszcze w następnym, w tym jeszcze roku albo w następnym roku, ale to się okaże w odcinku tym. No i co? Zapraszam do oglądania. No dobra, to może zacznijmy od planów na końcówkę 2023 roku. Na pewno planuję powiększyć kurnik do końca tego roku, na pewno. Do końca szopy. Wiecie, tam gdzie mam kurnik, to jeszcze jest w bok, tak? No i tam planuję powiększyć, ale to wam pokażę. Potem... co jeszcze? Na pewno planuję powiększyć swoją hodowlę o parę kur. I między innymi kury takie jak, myślę, że jedną kurę silki. Oczywiście bez koguta, bo nie chcę mieć miksów takich, wiecie, że kogut silki będzie skakał na zwykłe kurki i potem będą miksy takie, no wiecie, no takie pół piór, pół puch. No i to nie będzie zbyt dobre, na przykład nie wiem, na sprzedaż czy coś, to nie będzie najlepsze. Też planuję nabyć sobie liliputkę i koguta lilipuciego. Jednego koguta mam wyklutego z inkubatora. Kolega mi dał jaja, więc wyinkubowałem niestety z 5 albo 6 sztuk, które się wykluły. Niestety przeżyło tylko jedno piskle i z tego pisklaka to jest kogut. Dlatego kurkę trzeba sobie nabyć i będzie ładna parka. Planuję nabyć liliputkę ciemno-niebieską, taki kolor, czyli szary, ciemny szary. Myślę, że ładny kolor, mi się bardzo podoba, więc taki sobie kupię. Jeszcze jakieś kury, myślę, że jakiś nabytek jeszcze by był. Ale jeszcze się musiałbym zastanowić, jak, żebym nie kupił albo nie wyinkubował kury, która mi się nie podoba, bo to się mija z celem oczywiście, bo to jest hodowla nie typowo na sprzedaż czy coś, tylko to jest taka przydomowa hodowla parunastu sztuk drobiu. Teraz posiadam 13, jak dobrze liczę, tak, 13 sztuk z kaczkami łącznie, czyli 4, 2 kaczki, 2 kaczory, 7 kur i 2 koguty. Na to tyle posiadam. No i jeszcze przepiórek mam. Czekajcie, dajcie mi chwilę, ja to policzę i się odezwę. Dobra, policzyłem. Mam 17 łącznie przepiórek, czyli wychodzi na to, że mam... Wychodzi na to, no wy nie wiecie. No, ile mam kur, to mam kur 9. Kogutów, przepiórki mam 8. Wiem, że dużo, trzeba to posprzedawać, ewentualnie takie, wiecie, rasy standard, czy tam mix, niestety na klocek, ale teraz nie o tym. No i co? Jeszcze inne plany, które wam zaraz opowiem. Dobra,
Jeszcze planuję, tak, na pewno sobie zrobię taki mały magazynek, chyba w garażu blaszanym. W garażu blaszanym parę kostek słomy, bo tak jeżdżę co 2-3 sprzątania i biorę kostki. I biorę kostki słomy. I mi często brakuje, ale pasowałoby ten magazyn, jak zrobi na tak 10-15 kostek słomy, tak prędzej 10, żebym tak nie jeździł co chwilę, bo to wiecie, to się mija z celem trochę. Co jeszcze? Daj mi nagrać może troszkę, wiesz? Tak 5 minut mi daj, 10, góra. Bo mi nie da spokoju. Dasz mi coś nagrać? Dziękuję. Co? Na pewno ziemię tutaj muszę dołożyć jeszcze w tym roku. Tak. Tak jak mówiłem w poprzednim gniocie. Żeby wyrównać teren, bo patrzcie jakie mam krzywe. Jakie mam tutaj, wiecie, nierówności. Tutaj wszędzie to się ziemię dołoży i wtedy będzie dobrze. A tak to nierówno to się można tu nawet zabić, wiecie. Idziesz i się podszportniesz, bo dziura. To coś nawet można zrobić, to tak trochę średnio tu ten. Średnio tu jest zrobione, także możecie, jak chcecie zobaczyć małą wpadkę moją właśnie z tymi nierównościami, to zapraszam pooglądać shortsy i się dowiecie, co tam się stało. No to co jeszcze? Planuję jeszcze powiększyć hodowlę przepiórek na rasy. Rasy różne, na przykład. Albo zaraz do ras przejdziemy, do przepiórek ogólnie. Klatki pasowałyby. Planuję powiększyć hodowlę przepiórek o parę klatek, chyba 4. Cztery klatki przepiórek na rasy. W każdej klatce osobna rasa. Między innymi rasy tak jak na pewno Celadon. Na pewno Celadon. Co jeszcze? Lawendy możliwe. Teksasy. Standardy to tak średnio. Nie wiem, czy standardy będę chciał. No to załóżmy, że na początek te lawendy, celadony, teksasy i jeszcze, czekajcie, co to było? Dajcie mi chwilę, ja sobie przypomnę zaraz. Dobra, jednak sobie nie przypomnę, najwyżej wyjdzie to wszystko w praniu. Wyjdzie w praniu, co będę tam trzymał w klatkach hodowlanych. No jeszcze piątą klatkę będę budował. Piątą klatkę odchowalni po prostu, taki dla piskląt, bo oczywiście w 2024 roku planuję no oczywiście inkubować jaja pod kwokę, pod kaczki, bo kaczki te francuskie co mam, to one siadają co roku na jajach, więc dwa razy do roku, chyba dwa razy do roku siadają, no dobra, dwa razy do roku siadają, lubią schodzić, dlatego lepiej sobie mieć inkubator przygotowany. Bo jak kaczka zejdzie, nie wiem, na przykład w 35 dniu, to już tak średnio z tymi jajami, wiecie, zanim siądzie znowu, to
Otóż, no nic z nich. Jeszcze samolot... Oni się nam, no widzieli, no nie mogę nagrać nic. Ja nie wiem, kogut pieje, samolot leci jakiś, nie wiem, czy po mnie, czy po co. Takiego grzyba. I on pieje, samolot lata, ja nie wiem, no. Siwy dym po prostu. Tak, kogut, co się tak patrzysz? O! Dobra. Poczekam sobie, aż przeleci ten samolot. Jakieś jeszcze plany na pewno są. Jakie jaja planuję inkubować? Ale to do tego zaraz przejdę. Dobra, to tak, jakie jaja planuję inkubować? Planuję inkubować jaja między innymi tęczanka, ta co wam pokazywałem. Czekajcie, nie, w poprzednim filmie co wam pokazywałem jaja tęczanki, dwie kury mam, to będzie parę jaj wpadnie od tęczanek. To się wystawi na sprzedaż oczywiście, bo zostawiam tylko dwie tęczanki, reszta mi nie trzeba na razie. Możliwe, że będę inkubował jaja ANC Mani, takich wiecie, czarnych kur, czarne mięso, czarna krew, wszystko czarne, grzebień czarny. No, ale tylko sobie kurę zostawiam, bo... To było tak jak z silkami, może być, wiecie, zmiesza mi się kolor, nie kolor, przepraszam, zmiesza mi się geny i będzie, wiecie, większość kur może wyjść czarna i to tak średnio, lepsze już jest, wiecie, samą kurę mieć i chyba tak będę miał, ale to zobaczymy, ile miejsca będę miał w kurniku oczywiście. A wybieg myślę, że jest taki dosyć na kilkanaście sztuk. Myślę, że tak do 25. No 25 by się tu zmieściło oczywiście. Tak mi się wydaje. Mają nawet ten wybieg, mają gdzie się chować. Tutaj są za mną. Mają tam na dole nory. Takie wiecie, że mogą się schować jak jest gorąco. Czy żeby na nich na przykład tak nie padało, ale to żeby nie padało na nich, to mogą się do kurnika schować oczywiście. Ale dobra, dalej. Jaja leghorna. Leghorny będą czysto rasowe. Jeszcze raz. Oczywiście jaja leghornów, one będą czysto rasowe. Ponieważ zakupiłem koguta, tak jak już mówiłem, koguta leghorn. Tam jest daleko. Kogut leghorn. Właśnie. Ten kogut. No, możliwe, że to jest 50% jego winy i 50% jednego kaczora, którego wymieniłem się kaczor za kaczor, żeby genów tak nie było. Wymieniłem się i właśnie od tego czasu mam problem z piórojadami i z niestety pasożytem jednym, ale to wam jeszcze w tym gniocie nie powiem. Także żeby się dowiedzieć, to musicie oglądać następne gnioty oczywiście i subskrybujcie, bo to was nic nie kosztuje, mi dużo daje, a subskrypcja jest darmowa, więc więc no, polecam subskrybować. Co jeszcze? Tego koguta szarego. Już wam mówiłem w poprzednim gniocie. Szary kogucik z mojego jaja. Na czas lęgów daję go do kolegi. Bo tam nie ma moich kur, więc nie będzie spokrewnione. I można inkubować. Co jeszcze? Jakie jaja chcę inkubować? Możliwe, że będę inkubował jaja grinczelki. Też zakupiłem na rynku. Kiedyś jeszcze, już mi się niesie.
na wakacjach mi się zaczęła nieść, tych w 2023 roku. Czy jeszcze coś planuję inkubować? Planuję jeszcze inkubować na pewno jaja przepiórcze, bo nie będę kupował dorosłych przepiórek albo nawet młodych, bo wolę sobie samemu wyinkubować. No i no po prostu wolę, no nie będę, przecież to się nawet mi nie opłaci wydać tam na przykład 40 zł na przepiórkę celadon, kurę, nie wiem, kupić ich 20, bo no po prostu się to nie opłaca. Wolę sobie sam wyinkubować, bo wiem, że będą zdrowe, że nie będą miały zarazków, znaczy generalnie bakterii, nie zarazków, tylko wiecie, no kupić od kogoś nieznajomego, a kupić od kogoś też nieznajomego, ale jaja to, no wiecie, dwie różne rzeczy i to zawsze, no tak jak ja kupiłem tego koguta i wymieniłem kaczora, to no, nie wiedziałem, jakie są tam warunki. Przyjechałem, kupiłem i pojechałem oczywiście, nie? No i tak wyszło. Także no, przestroga dla was. Patrzcie na wszystko, wypytujcie się i nie dajcie się oszukać. Jak przywiozłem tego koguta, to nie było tak, że nie sprawdzałem go, czy coś ma, tylko przywiozłem go, sprawdziłem wszystko było ok. Nie wiem, czy coś się dopiero rozwijało, że nie było tego widać, nie wiem. To nie było tego widać, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Zaraz pokażę wam kurnik, gdzie chcę powiększyć. No i to chyba na razie z tyle tego, co planowałem, tak małe plany na 2023 i 2024. Idę pokazać wam ten kurnik. Tu jest kurnik na razie, dotąd. Powiększenie będzie odtąd do końca. Tylko najgorsze są tutaj, nie wiem czy widzicie, ale to czekajcie, odpalę wam lampkę. Dobra, teraz lepiej widać. Niestety są tutaj te słupki, tu i tu. I no nie wiem, jak to będzie. No ale dobra. Jak to powiększę ten kurnik? Tak. Drzwi zostaną tutaj, gdzie były, gdzie są. I myślę, że po tamtej stronie zrobię te klatki, tak wiecie, od dołu do góry pięterkami. I będzie 5 klatek, bo łącznie z odchowalnikiem oczywiście. No bo nie będę trzymał przecież w kartonie, jak to robiłem przez okres tych lęków 2023. No bo to po prostu tak średnio, no dla nich. Już lepiej tutaj klatki zrobić, odchowalnik, lampa grzewcza będzie oczywiście dogrzewać im, światło jest w kurniku bez przerwy, bo znaczy bez przerwy, jest od, nie będziecie widzieć, czy będziecie, od 20. Pierwszy się gasi, o 6 rano się zaświeca, więc światło jest i myślę, że dla kurczaków też będzie git. Bo światło musi być dla przepiórek, żeby się niosły, tak już mówiłem w odcinku o przepiórkach. No i chyba tyle w dzisiejszym gniocie planów na 2020. Na końcówkę 2023-2024. Do następnego gniota. Cześć.